Zosia Szymczyk chce uratować koleżankę z liceum i jej malutką siostrę przed agresywną matką. Klaudia okłamała Zuzę, że siostrzyczka została pod opieką babci, ale Zosia w to nie wierzy. Tymczasem pod szkołą zjawia się nietrzeźwa matka dziewczyny, którą wezwała Karina Kłosek. Czuć od pani alkohol. Pani jest znowu pijana. Pijana? Nie jestem pijana. Moja córka ponoć kradła tutaj. Gdzie ta cholera jedna? Pani jest kompletnie nieodpowiedzialna. Ale co ty opowiadasz? Nie, no... Dziewczyno, stój! No zatrzymaj się! Pani profesor! Pomocy! Co ty wyprawiasz? Oddaj mi dziecko! No, to o nie pani mówiła! Ta pijana kobieta! Muszę znaleźć siostrę! Co ty opowiadasz? Proszę pani, jedna, no. Proszę, niech się pani uspokoi. Uspokoi się, no co? Policja na policję, to chyba ja zaraz zadzwonię. Proszę nie palić, przecież to jest szkoła. No właśnie, szkoła. Ja mówię, tutaj wchodzę, szukam pokoju nauczycielskiego, a tutaj co? Kradną moje dziecko, za chwileczkę, gdzie jest moja druga córka? Jest, ta kobieta jest kompletnie pijana, nie wiem, czy się wezmę. Słuchaj, zadzwonili do mnie, bo ponoć coś ukradło. Wracaj do domu, spójrz na siebie. Policję, to ja powinnam zadzwonić na policję. Tylko nie na policję, proszę, tylko nie na policję. Wracaj do domu. Za waszego bezpieczeństwa. Proszę pani, pójdzie ze mną do gabinetu dyrektora, poczekamy na policję. Nie, to załatwię inaczej. Z wami. To ja zadzwonię na policję. Dobrze, że tak się stało. Ja wiem, że dla Klaudii będzie to bardzo ciężki czas, ale nigdy nie będzie im gorzej niż u matki. Będę starała im pomóc na tyle, ile będę mogła. Strasznie mi ich szkoda.